Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Od jakiegoś czasu w sieci zaczynają się pojawiać dziwne zdjęcia, na których jest sushi, które wygląda jak pączki, albo przynajmniej jest w kształcie pączków. Jak wiecie, ja po pierwsze uwielbiam nowości, po drugie uwielbiam jedzenie, po trzecie uwielbiam konkretnie sushi, więc stwierdziłam, że wypróbuję ten nowy trend i sama sprawdzę, jak robi się tak zwane sushi donuts oraz czy smakują lepiej, tak samo, czy gorzej niż zwykłe sushi. Do porównania przygotowałam sobie zwykłe maki z tuńczykiem. A do sushi donuts przygotowałam sobie mnóstwo dodatków. Jak widzicie, mamy tutaj łososia, tuńczyka, ogórka, surimi, krewetki, awokado, serek, wasabi, szczypiorek i sezam, więc jest tego naprawdę dużo i szczerze mówiąc jest tego ze dwa razy więcej niż ja dodaję do zwykłego sushi, ale wiecie, chciałam się popisać, że to mam i że użyję i że będzie mniam mniam. I tak naprawdę to, co musicie mieć specjalnego w domu, żeby przygotować takie sushi donaty, to forma silikonowa do pączków. Ja swoją kupiłam na Allegro, gdzie jest po prostu wszystko, co świat by chciał, ale wybrałam takie miniaturowe wielkości, jak widzicie, dlatego że, powiedzmy to wprost, kocham miniaturki. I oczywiście ta forma musi być silikonowa, żeby łatwo dało się wypchnąć ten ryż i nie zniszczyć naszego kształtu. Czas przygotować moje własnoręcznie robione sushi pączki. Przygotowałam już sobie ryż, tak jak zazwyczaj przygotowuję ryż do sushi. I użyłam tutaj ryżu, który kupiłam w Japonii, ale wy oczywiście możecie użyć standardowego, takiego jak zwykle. Mam też miseczkę z wodą, żeby moczyć palce. Jeszcze nie wiem, jak się do tego zabrać, bo ponieważ jeszcze nigdy nie upychałam ryżu do foremki, ale może zrobię to w ten sposób, że zwilżę tutaj foremkę, bo wtedy ryż się tak nie klei. Pytanie, czy to jest też o wiele więcej roboty niż zwykle. I dobra, sprawdźmy, jak to się będzie zachowywało. Oczywiście ryż jest wystudzony, bo wtedy się bardziej klei, lepiej się trzyma formy i ugniata. I mam nadzieję, że będą piękne, małe pączuszki z ryżu. W ogóle możecie napisać, czy ktoś z was już widział w ogóle takie pączko sushi w necie, bo ja tego widzę bardzo dużo ostatnio. I na Instagramie, i w ogóle wszędzie to jest. Dobra, miniaturowe sushi pączki! I w końcu zrobiłam 9 takich pączków, ale teraz postaram się je przerzucić na deseczkę. Tak, i teraz w teorii trzeba je po prostu wypychać. Udało się, zobaczcie jaki piękny! Dobra, lecę dalej. Jejku, już chyba kocham te donaty. O nie, jeden się rozwala. Mayday, pomocy. Widać, że z trzech jeden wyszedł słabo. Albo za mocno chciałam wyciągnąć, albo za mało tutaj przyplasnęłam w ogóle ten ryż. Próbujemy dalej. Kolejny udany. O, śliczne one są. A z dodatkami będą na pewno jeszcze piękniejsze. Foremka pusta. No ale zobaczcie, jak to zacnie wygląda i tylko jeden się popsuł. Stwierdziłam, że na czas dekorowania dodatkami położę sobie je na folii, bo może mi się tam coś posypać, rozsypać, a nie chcę sobie brudzić deseczki. Kładę tutaj dodatki, które przygotowałam. Są i warzywa, i ryby, i jakieś dodatki, posypki i tak dalej, więc naprawdę duży wybór. I tutaj, jeżeli chodzi o to sushi, to oczywiście każdy robi po swojemu takie składniki, jakie lubi i tak dalej. Więc zaczynamy ozdabianie. No słuchajcie, już mi się to podoba. Zobaczcie, jakie to jest urocze. Takie malutkie, kolorowe. Pięknie to wygląda. Na szczęście sezam się ładnie klei. Odrobina serka, szczypiorek i odrobina wasabi na rybę. No, moim zdaniem można się tutaj naprawdę wykazać takim kunsztem artystycznym. Wow. Dobra, lecimy dalej. Spróbuję sobie zamoczyć teraz w tym sezamie. Chyba tak wychodzi lepiej. Thank you.
Wydaje mi się, że 6 pączków na test wystarczy. Ja na razie jestem zachwycona, jak one wyglądają, ale co to by było za sushi bez nori? Więc teraz biorę płatek nori, który sobie wycięłam tak w mniej więcej kwadrat. Każdego pączka będę sobie przenosić właśnie na taki płatek. Taki mini talerzyk. No i słuchajcie, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to wygląda jakieś 4 razy bardziej uroczo niż zwykłe sushi. Tutaj możecie zobaczyć dla porównania fakt, że tu jest więcej dodatków, ale no tak czy siak, umówmy się. To jest niesamowite, jakie one są maleńkie, jakie są kolorowe, jak to wszystko słodko wygląda i przede wszystkim właśnie trochę burzy nasz światopogląd, bo przecież sushi wcale nie ma takiego kształtu, a pączki wcale nie są z rybą. Więc naprawdę jest to dla mnie coś ciekawego i moim zdaniem super jest zrobić takie sushi na właśnie jakieś imprezy albo urodziny albo coś takiego, bo naprawdę zaskoczy wszystkich. Ale teraz zobaczmy, jak to smakuje. Czy smakuje lepiej, czy gorzej, je się łatwiej, czy trudniej. Sprawdźmy. Mam tutaj moje 6 pięknych sushi donutów. Jeżeli chodzi o czas ich robienia, to wydaje mi się, że trwa to dłużej niż przy zwykłym sushi, dlatego że zwykłe, wiecie, zawijacie, robicie jedną rolkę i to już jest parę kawałków naraz. A tutaj każdemu z osobna trzeba poświęcić trochę swojego czasu, ale może warto. Na razie wygląd jest jak najbardziej na plus, moim zdaniem lepszy niż zwykłe sushi. Jeżeli chodzi o odmiany tych pączków, to jeszcze są takie zwykłej wielkości, czyli takie, wiecie, wielkości dłoni. One wtedy są już może trochę mniej słodkie, natomiast mniej się trzeba narobić przy nich. O, więc ha! Spróbujmy tego. Mam tutaj sosik sojowy w miseczce. Zamoczę sobie tak. Trochę dużo się nabrało. Dobra, dobra, nie gadaj, tylko jedz. Słuchajcie, powiem Wam, że jest to równie dobre jak sushi zwykłe. I nawet może dla niektórych będzie lepsze, dlatego że mam wrażenie, że łatwiej się je, dlatego że tutaj już bardziej wypada brać na parę gryzów, w sensie na przykład na 2. A jak mamy takie sushi podzielone przez sushi mistrza, no to przydałoby się taki kawałek zjeść naraz. Ja naprawdę jestem zszokowana, jak to dobrze wyszło. Serio. Teraz w takim razie rzucę się na krewetki. W ogóle jestem z siebie dumna, że udało mi się wymyślić takie krewetkowe cudo. Zanurzam samo nori, ale mam nadzieję, że... A! Jedz. Mogę chyba szczerze powiedzieć, przepraszam, że donut sushi to chyba jest moje odkrycie życia, bo smakuje tak samo jak sushi, moim zdaniem, no bo są te same składniki, ale wygląda 1000 razy lepiej. W sensie, jeżeli byście mieli właśnie zrobić fancy party, albo nie wiem, gościć prezydenta, to właśnie takie coś powinniście przygotować. Uwierzcie mi, wszyscy wpadną po prostu w szał. Cieszę się, że zrobiłam ten test, teraz już wiem, na czym świat stoi. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, co myślicie o tym trendzie, czy wypróbowalibyście donut sushi i jak je oceniacie. W takim razie widzimy się w następną środę, jak zwykle. I jeżeli jeszcze nie macie co ze sobą zrobić i chcecie oglądać YouTube'a dalej, no to macie do wyboru któryś z tych dwóch filmów, który wyskoczył Wam na ekranie, albo jeden, albo drugi. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!